No dobra. Co dalej z uchwaleniem planu miejscowego dla Żoliborza Południowego? Uchwalenie miejscowego planu dla Żoliborza Południowego powinno być absolutnym priorytetem. Zwłaszcza, że ten plan przygotowany przez miasto uwzględnia większość uwag mieszkańców i zachowuje tereny zielone. Często od tych młodszych obywateli naszego miasta pada pytanie, gdzie powinno być dozwolone picie alkoholu pod chmurką, poza oczywiście bulwarami. No tutaj ja jestem winny, bo jak byłem młody, to pijałem bardzo często w różnych miejscach w Warszawie piwo. Ale teraz powiem jedno. Przede wszystkim trzeba rozmawiać z mieszkańcami, przeprowadzić konsultacje i wtedy będziemy wiedzieli, gdzie jest przyzwolenie społeczne, w których miejscach, tam gdzie są tereny zielone, gdzie takie picie alkoholu powinno być oczywiście w niewielkich ilościach dozwolone. Jedno z najczęściej zadawanych pytań, kto według mnie jest warszawiakiem? Warszawiakiem jest ten, kto płaci w Warszawie podatki. I właśnie dla nich, dla nas, powinny być wszelkie ułatwienia, jeżeli pytacie o miejsce darmowe w żłobku, dla wszystkich, którzy płacą w Warszawie podatki. Kto jest Pana kandydatką na pełnomocniczkę do spraw kobiet? Czy będzie to ktoś ze środowisk kobiecych? Pełnomocniczka do spraw kobiet powinna być wybrana w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które się zajmują prawami kobiet. Często się pojawia pytanie, czy wybuduję trzecią linię metra, jeżeli zostałbym prezydentem. No każdy kandydat będzie obiecywał trzecią, czwartą linię metra, dziesiąty, jedenasty most. Ja bym się chciał skupić przede wszystkim na jakości życia w mieście. No ale jeżeli będzie finansowanie z Unii Europejskiej, a patrząc na to, co PiS wyprawia w Brukseli, myślę, że tych pieniędzy będzie dużo, dużo mniej, no to oczywiście będziemy kontynuowali budowę drugiej linii metra i być może zaczniemy trzecią. Gdzie są wszystkie te pytania od hejterów? Same takie jakieś wybraliście kulturalnie.